Witam! Z tej strony numizmatyka.pl. W dzisiejszym filmie chciałem przedstawić Wam Order Odrodzenia Polski. Zacznijmy od legitymacji i od pudełka. Legitymacja wygląda tak. Mam tutaj czerwoną książeczkę z orzełkiem bez korony, wiadomo, w końcu PRL. Środek. Tutaj widzimy orzełek PRL-owski i flagę Polski. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Legitymacja numer 21317717. Warszawa, 18 sierpnia 1977 roku. Uchwałą Rady Państwa z dnia 18 sierpnia 1977 roku obywatel i syn Stefana, Janusz, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przewodniczący Rady Państwa Jabłoński. Teraz czas na pudełko. Pudełko wygląda tak z przodu. Widzimy tu orzełka PRL-owskiego. No, taki wygląda tu. Nic ciekawego. Przejdźmy do samego orderu. Oto otwieram to pudełko. Widzimy sam order. Wygląda on tutaj tak. Restutita Polonia. Order jest tutaj tak emaliniowany, jakbym tak mógł powiedzieć. Polonia Restutita. Widzimy orzełek bez korony, wiadomo, w końcu PRL. Z tyłu widzimy datę 1944. Wstążka jest biało-czerwona, taka trochę wykrzywona, ale to nic. Przejdźmy do opisu i do nadawania tego orderu. Order ten został przywrócony dekretem PKWN-u, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 22 grudnia 1944 roku. Orden ten został włączony do systemu odznaczeń nowego socjalistycznego państwa polskiego, czyli Polski Ludowej. Zachowano jego kształt i barwy, pozbawiając jednak godło korony, a na rewersie krzyża zmieniono rok na 1944, czyli tutaj z tyłu. Widzimy 1944. Wcześniej było 1918. Odłożę go tu. Ustawą z 1960 roku order został drugim w hierarchii odznaczeniem państwowym po Orderze Budowniczych Polski Ludowej. Ustawa ta zmieniała nazwę pierwszej klasy na Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej była to Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski. Pozostałe klasy pozostały niezmienne. Nowy opis odznaki orderu zawierał uchwała Rady Państwa z 29 lutego 1960 roku. Ta sama uchwała ustanawiała nowe starszeństwo dla orderu. W latach 82-92 nadawano też te ordery nauczycielom, górnikom, hutnikom, stoczniowcom, różnym branżom w pracy. Klasy piątej, czyli kawalera, wydano 500 067,5 sztuk. Klasy czwartej, czyli oficera, wydano 36 tysięcy, trzeciej klasy już sam nie wiem, 9 tysięcy, drugiej klasy 1000, no i pierwszej klasy, czyli Krzyża Wielkiego, 190 sztuk. A wszystkich orderów w okresie Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, jak to mówię, ale nie, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nadano 681 tysięcy orderów Odrodzenia Polski. Więc to będzie już wszystko w tym filmie. Ja się Wam żegnam. Cześć.